Wybuchu. W ten sposób lucyfer w poważny sposób podważył słowo Boże, wprowadzając na świat za pomocą kontrolowanych przez siebie uniwersytetów, muzeów i religii teorie, które wykluczają istnienie Boga oraz jego słowa czyli Biblii. Świat przedstawia na wizję Ziemi, zagubionej planety na skraju wszechświata, którą rzekomo nikt się nie interesuje. Według mediów, jesteśmy tworem jakiejś innej cywilizacji, która stworzyła nas za pomocą ewolucji. Owa cywilizacja jest nazywana często Anuaki, a niewidzialne istoty, szepczące do wielu uszów w ciemnościach nocy, to przedstawiciele owej rzekomej cywilizacji. Jak wygląda sprawa Ziemi jako centralnego punktu wszechświata? Czy ktoś się nią interesuje? Ma on jakieś plany? System oszukiwania jest stosunkowo prosty. Niewidzialne istoty nie z tego wymiaru podają informacje, które stają się doktrynami czy też normami naszego postępowania. Przykładów są niemal tysiące. Jednym z wielu jest Johannes Greber, ksiądz katolicki zasięgający informacji podczas seansów spirytystycznych. Rezultat: zaprzeczenie, że Jaszua jest Bogiem. Tłumaczenie Biblii Grebera powstało według wskazówekowych niewidzialnych istot. Tak zwany Księga Urantii. Praktycznie rozszerzona Biblia. Podyktowana została w całości podczas seansów spirytystycznych. Nowy Wiek. New Age. Ostatnio na scenie świata dominują przedstawiciele New. Eich, David Icke, Michael Czarion, Jordan Maxwell, Zekaria Sitkin, Benjamin Creme oraz Alice Bailey, założycielka Lucifer Trust, obecnie nazwa zmieniona na Lucifer Trust. Takich działaczy jest znacznie więcej. Całe środowisko New, Eich komunikuje się z niewidzialnymi, ukrywającymi się przed nami duchowymi istotami, które w trosce o naszą duchową pomyślność zalecają nam bliższe z nimi związki oraz zjednoczoną jedną religię światową, która zjednoczy nas wszystkich w pokoju. Ludzi z Trust współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Rzekomym celem niewidzialnych stworzeń jest pokój. Trudno w to uwierzyć, skoro są to te same duchowe stworzenia, które przekazały Albertowi Pike wizję trzech wojen światowych, z których popiołów ma się wyłonić nowy porządek świata. Większość podbojów w naszej historii to podboje z poleceń oraz aktywnej pomocy owych stworzeń. Wszelkie wojny z religijnymi włącznie to wojny wywołane nie przez nas, zwykłych ludzi którzy rzekomo nienawidzą życia w pokoju, ale przez przywódców politycznych i religijnych, którzy używając religii kontrolowanych przez Lucyfera powodowali największe wojny i przelewy krwi. Trwają ataki na chrześcijaństwo obarczające je winą za miliony ofiar. Tymczasem jeszcze nigdy w historii świata nie zdarzyło się, że nagle zebrała się wielomilionowa grupa ludzi, której celem było zniszczenie innych milionów ludzi tylko za to, że tamci modlili się inaczej oraz rozpoczęła wywieranie presji na władzę w celu przystąpienia do wojny. Wmawia się nam, że to my, zwykli ludzie jesteśmy przyczynami wojen. Tymczasem bezspornym faktem jest to, że to władze, królowie, prezydenci czy innej maści politycy zmuszali miliony żołnierzy do wzajemnego mordowania się, a nawet do Holokaustu 6 milionów ortodoksyjnych Żydów. Spalenie w Auschwitz było ofiarą całopalenia ku czci Lucyfera. Dlatego alianci USA i Anglia rządzą praktycznie całym światem według rozkazów idących wprost z Watykanu oraz onz -u. Hiroshima i Nagasaki były podobną ofiarą całopalną ku czci Lucyfera. Wako także. To nie religie powodowały wojny, ale religie służyły jako propaganda duchowa, która poprzez manipulację sumień ludzkich przekonywała nieświadomych, często niepiśmiennych żołnierzy, że bezlitosne zabijanie bliźnich ku chwale ojczyzny to rzecz chwalebna w oczach Boga. Szatan kontrolujący religie wywiera na nie presję w celu akceptacji swych doktryn. Z drugiej strony w kontrolowanych przez siebie mediach wyśmiewa te religie za zbrodnie. Które sam zainicjował. Wyczyny KRK za czasów Inkwizycji są dzisiaj wykorzystywane jako dowód na rzekomą krwiożerczość chrześcijaństwa. Niewielu stara się wyjaśnić, że ofiarami Inkwizycji byli rzeczywiście chrześcijanie, prześladowani przez Kościół Rzymski za posłuszeństwo wobec Słowa Bożego, co było traktowane jako herezja. Świat nie rozumie, że Watykan ma się tak do chrześcijaństwa jak pałac do chlewa. W wielu linkach jeśli poszukamy w Google mamy wiele rycin oraz dokumentacji i wideo na temat inkwizycji i co ona wyprawiała. Ostrzegam, ryciny i opisy są ohydne. Ta witryna http wprost dzieje nienawiścią do chrześcijaństwa, Boga Jahwe i Biblii obarczając winą wszystkich chrześcijan nie tylko za inkwizycję ale za wszelkie słuszne wyroki Boga w Starym Testamencie. Witryna ta posuwa się w wielu miejscach do oczywistych kłamstw oraz wersetów wyrwanych z kontekstu Słowa Bożego. Takich witryn czy filmów oskarżających Jaszła, Boga Jahwe, chrześcijaństwo i Biblię typu Zejkaist jest znacznie więcej. To właśnie szatan jest sprawcą oraz kontrolerem, czy też wielkim architektem, jak nazywają go Masoni, wielobiciele Lucyfera, całego rozgardiaszu religijnego, ponieważ to właśnie on był i nadal jest inicjatorem wszelkich zbrodni. Za które zrzuca winę za swoje zbrodnie na Boga oraz na jego rzeczywistych sług. W jaskrawym kontraście jest postawa Jaszua, który oddał swoje życie za miłości do rodzaju ludzkiego, ucząc nas, abyśmy miłowali nie tylko Boga oraz naszych bliźnich. Otrzymaliśmy także przykazanie miłowania naszych nieprzyjaciół, jedynie stosowanie się do przykazań Jaszua czyni nas chrześcijanami. Żezie i tortury dziesiątek milionów niewinnych ofiar w wielu wojnach to nie są zbrodnie na naśladowców Jaszua, prawdziwych chrześcijan. Są to zbrodnie na śladowców szatana. To szatan dał Albertowi pikę plan trzech wojen światowych, z których po trzeciej, ostatniej w końcu wyłoni się nowy porządek świata. Znamy rezultaty dwóch wojen oraz ponad 150 milionów ofiar, głównie chrześcijan, wymordowanych przez kontrolowane przez siebie rządy, kontrolowane przez Watykan. Bez ewidentnego udziału Watykanu nie mielibyśmy obu wojen światowych. Kolejnym oszustwem Lucyfera jest nowa religia, tzw. New Age, Nowy wiek program New Age posiada niezwykłe poparcie całego świata, a ekumenizm jest zaaprobowany przez większość religii pseudochrześcijańskich. Wszystko to za radą tajemniczych niewidzialnych stworzeń duchowych. Szermuje się pojęciami jak kosmiczno-psychiczne siły, nowa forma świadomości czy ludzki mózg obsługiwany przez ducha, który daje ludziom takie psychiczne dary, jak prorokowanie czy astralne podróże poza ciało, w czasie i przestrzeni oraz sporą dozę mocy psychicznych. Ruchniu. Age często faworyzuje uznanie lucyferiańskiej mocy za moc. Chrystusa. Innym znakiem jest powrót starożytnego pogaństwa na światową scenę wraz ze wszystkimi rytuałami, jak składanie ofiar z dzieci i dziewit, włącznie. Age jest nie tylko aprobowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. YouTube często usuwa wszelkie materiały ujawniające spisek w kierunku religii lucyferiańskiej oraz masowe oszustwa i kłamstwa propagatorów owej najnowszej formy lucyferianizmu. Jeżeli jest to możliwe, to zarchiwizujecie to wideo i je rozpowszechniajcie gdziekolwiek się da. New. Age reklamuje tak zwane starożytne tajemnice, które są niczym innym jak starożytnymi rytuałami. Z drugiej strony jest obserwowalny trend szkalowania Biblii oraz wszelkich form chrześcijaństwa. Samo wspomnienie Boga, Biblii czy Jaszua powoduje historyczną nienawiść do rzekomo nieistniejących osób. Owa nienawiść szczególnie jest widoczna w muzyce Metal i Rock. Najdziksze rytuały pogańskie cieszą się w najlepszym przypadku cichym błogosławieństwem ze strony rządów i mediów, a chrześcijańskie zasady miłości do Boga i bliźniego są zaciekle zwalczane. Ku zdumieniu wielu, sekty szatańskie, czarownicy czy okulteści są grupami szczególnej opieki i ochrony rządów. Opieka ta jest opieką jednostronną. Zakłada się, że powyższe grupy religijne, rządy uznają je za religię, mają prawo do swobodnego wielbienia Lucyfera, pomimo wielu dowodów na to, że wielobienie często polega na składaniu ofiar z żywych ludzi, dzieci i dziewic. Chrześcijaństwo nigdy o takie zbrodnie nie było nawet podejrzewane, ale pomimo braku zarzutów w Kanadzie trwa zacięta walka z chrześcijaństwem. Kongres amerykański zaaprobował ostatnio dwa prawa, które, podobnie jak Kanadyjczyków, pozbawią Amerykanów jakiejkolwiek wolności słowa z zakazem krytyki rządu czy zbrodni ludobójczych Izraela. Więcej w linku Śmierć i wolności słowa w Stanach Zjednoczonych jest to jawnego wystąpienia rządu Obamy przeciwko wolności religijnej i wolności słowa. Wygląda na oczywiste, że Obama ze swoją obecną polityką stoi ewidentnie w pozycji antychrysta. Nie sugeruje, że jest on samym antychrystem zapowiadanym przez Biblię, ale wykazuje taką zdecydowaną pozycję. Film z YouTube pokazuje nam prezydenta Obamę wyśmiewającego Słowo Boże. Link poniżej oraz link użytkownika do tego zapisu wideo http://www.youtube.com.pl <totopanik> http://www.youtube.com.pl Wyobraźmy sobie obecną sytuację. Najbardziej demokratyczne państwo świata, USA, staje się stopniowo systemem totalitarnym na wzór ZSRR. Ile czasu potrzeba na przywrócenie totalitaryzmu w byłym bloku wschodnim? Tydzień? Dwa? Chiny już posiadają taki system, i szanse na globalny nowy porządek świata są przerażająco realne i bliskie. Oznaczać to będzie wzmagające się prześladowania naśladowców Chrystusa, które jest zresztą zapowiedziane w biblijnych proroctwach. Oznacza to, że powinniśmy zaopatrzyć się w kopie Słowa Bożego, ponieważ nadchodzi czas ucisku dla chrześcijan i Biblia może już być nie tylko niedostępna, ale posiadanie jej może być zakwalifikowane jako przestępstwo. W ten sposób mamy wielkie szanse na wypełnianie się zapowiadanego proroczo głodu Słowa Bożego. Amosa 8:11 Oto idą dni, mówi wszechmogący Pan, że ześle głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. BW. Nie tylko media i rządy ustawiły swoje...